Koniec głosu. Czołem, żołnierze! Johnny wita Was ponownie i ponownie wita Was również kolejny gameplay z cyklu koszary, w którym to, przypomnę, staram się przedstawić te bronie główne, które w moim mniemaniu zasługują na chwilę uwagi. Dzisiejszym wybrańcem jest propozycja jednego z widzów. Użytkownik Adrian Płócienniczek zaproponował Ace 52 CQB. Jednak zanim przejdziemy do meritum, standardowo zapraszam na strzelnicę, czyli jaki odrzut posiada dana broń. Jak to już tradycja nakazuje, pierwsze podejście bez dołączonych przyrządów celowniczych, drugi natomiast z konkretnymi akcesoriami. W tym przypadku jest to celownik Coyote z akcesoriów latarka plus laser, ewentualnie gdy poruszamy się w ciasnych pomieszczeniach, to latarka taktyczna zapalająca się automatycznie w momencie przycelowania, skutecznie oślepiając wroga. Dalej mamy hamulec wylotowy ograniczający odrzut pionowy. Na dominację i zespołowe deathmatche można pokusić się również o tłumik. I na koniec chwyt ergo. Dla mnie osobiście rodzaj wybranego chwytu nie jest jakoś specjalnie odczuwalny w walce. Dodatkowo pokaz działania broni przy dołączonym celowniku optycznym, w tym przypadku jest to Prisma 3.4, jednak nie polecam go, jeśli macie problemy z opanowaniem odrzutu. Rozgrywka, jaką tu widzicie, była jak zwykle już transmitowana na Twitchu, na kanale Live Spot HD, na którym bardzo często streamuję, jeśli pozwala mi na to czas. Mapa to wroga transmisja w trybie zespołowego deathmatchu. Sam serwer był nierankingowy, ale tym razem niemiecki i grali ze mną Bobu Rozkurwiacz oraz Likul. Oczywiście w komentarzach możecie sugerować kolejne pozycje do cyklu koszary. Sam schemat broni The Galil Ace 52 CQB, czyli Close Quarter Battle, podobnie jak jego brat Ace 23, jak i cała rodzina Ace, został opracowany, a potem i wyprodukowany przez Israeli Weapon Industries. Jego mechanizm działania bazował na słynnym karabinie Galil, znanym również być może niektórym, na przykład z gry Call of Duty Black Ops. Kaliber standardowy NATO 7,62 mm. Jest jednym z najcięższych karabinów z rodziny Ace. Lżejsza jego wersja to Ace 21 CQB. Ace 52 CQB pozycjonuje się na 6. miejscu w klasie karabinków i jest większą wersją karabinu szturmowego Ace 23. Aby go odblokować, potrzebnych jest 37 tysięcy punktów, jak to przeważnie bywa. Ma on swoje wady i zalety, chociaż osobiście nie kierowałbym się tak w 100% tym, co jest w naszych internetach, gdyż tak dla przykładu, jeden z portali internetowych podaje wartość odrzutu karabinu szturmowego L85A2 jako 0,43
stopnia, czyli więcej niż sam FAMAS. Co w tym dziwnego? L85A2 jest znany z najmniejszego stopnia odrzutów w swojej klasie, zaraz obok SARA-21. Jak to się mówi, however, Ace-52CQB zadaje największe obrażenia, uszkodzenia w klasie karabinków, wynoszące 34% do 12,5 metra oraz aż 20% do 1,50 m. Niestety, zasięg broni wynoszący zaledwie 600 metrów pozycjonuje go na ostatnim miejscu w tej kategorii, co w efekcie sprawia, że mimo swojej mocy nie jest zbyt celne na dalszy dystans. Dodatkowo sprawę efektywności pogarsza również fakt najniższego poziomu szybkostrzelności wynoszącej tylko 650 strzałów na minutę, podobnie jak Type 95B1 oraz G36C, co powoduje niską skuteczność na bliskim dystansie. Po raz kolejny również muszę użyć słowa niestety, a to za sprawą magazynka o pojemności raptem 26 pocisków i tu ponownie muszę użyć słów najmniej w swojej klasie. Jednak biorąc pod uwagę niską szybkostrzelność, amunicja nie ucieka tak szybko, jak choćby w przypadku takiego FAMASa, a i odrzut jest łatwiejszy do opanowania. Przynajmniej dla mnie. Czas przeładowania przy nie w pełni opróżnionym magazynku wynosi 2,2 sekundy, przez co ląduje na czwartym z 11 miejsc w kategorii najdłużej przeładowywujących się broni w klasie, a wyprzedza go MTAR-21, Type 95B1 oraz A91. Zaś czas przeładowania pustego magazynka to 3,1 sekundy, czyli dokładnie tyle samo, co uwielbiany przez wielu Ace-21CQB. I znowu muszę posłużyć się słowem niestety, gdyż niestety Ace-52 Close Quarter Battle posiada największy odrzut wertykalny, czyli pionowy, wynoszący aż 0,45 stopnia. Największy ze wszystkich klas, z wyjątkiem oczywiście klasy wsparcia. Odrzut horyzontalny, czyli poziomy, wynosi 0,25 stopnia zarówno w lewo, jak i w prawo i w związku z tym są to jednakowe wartości, jest on niewyczuwalny. Tyle jeśli chodzi o liczby, co zaś się tyczy akcesoriów, to już cóż, wedle uznania i stylu gry. W kwestii celownika, mając na uwadze największy odrzut, rekomendowałbym tu raczej celowniki mechaniczne Cobra Coyote Collimator. Zaznaczę i przypomnę, że celownik kolimatorowy znany z Battlefield 3, którym mi się osobiście tak rewelacyjnie grało, nie przybliża tak samo jak ten z czwórki. W Battlefield 4 takie przybliżenie umożliwia HD-33. Jeśli jednak lubicie wyzwania i potraficie panować nad odrzutem, wówczas używanie celowników typu M145, Prisma, PKA, umożliwiające przybliżenie 3,4, czy nawet ACOG, JGM, PSO-1, które przybliża czterokrotnie. Z oczywistych względów lunet snajperskich nie polecam. W kwestii akcesoriów najlepszym według mnie wyborem jest laser plus latarka, ewentualnie sam laser, gdyż poprawia on znacznie celność z biodra, czyli ogień niecelowany. Dołączanie samej latarki może być o tyle problematyczne, że sama w sobie sprawdzać się będzie tylko na niewielkim dystansie, bo samo jej użycie nie poprawi nam celności, tylko ograniczy zdolność bojową wroga, gdyż będzie on po prostu oślepiony. Jako że zasięg broni dupy raczej nie urywa, dołączanie ciężkiej lufy mija się według mnie z celem i w przypadku tej broni najlepszą opcją byłby hamulec wylotowy ograniczający odrzut pionowy. Kompensator przydaje się bardziej przy broniach o mniejszym odrzucie pionowym, a znaczącym poziomem. Tłumików opisywać raczej
Nie muszę. Co się tyczy zaś chwytów, to najlepszym wyborem według mnie byłby chwyt Ergo, poprawiający celność z biodra, czyli ognia niecelowanego. Reszta chwytów nieznacznie poprawia stabilność broni, czyli pochylony i składany, oraz celność również nieznacznie, czyli krótki i potato. Reasumując, wady i zalety. Karabinek Ace 52 CQB pozwala na skuteczną walkę raczej na średnim dystansie, gdyż na małym dyskwalifikuje go niska szybkostrzelność, a na dużym z kolei stosunkowo mały zasięg. Chyba że wyposażymy się w celownik optyczny wspomniany przeze mnie powyżej i nie mamy problemu z odrzutem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Ace 52 CQB. Możecie oczywiście dawać własne propozycje broni, a następny odcinek z koszar pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu. Moja propozycja to Scar H, który w Battlefield 4 zastąpił wysłużonego G3A3 znanego z Battlefield 3. Ja zaś Wam już dziękuję za udział. Oczywiście zapraszam do wbijania na streamy na LiveSpot HD, do dalszego śledzenia kanału YouTube, a jutro być może pojawi się gameplay ze wczorajszego live'u dotyczącego albo gry Magicka, gdzie streamowałem z Leo, albo horroru Craven Manor. A my widzimy się niebawem. Czołem! Jak to nudno, nikogo nie widzę. Gdzie też w ogóle nie widzę? Ty się skąpiłeś gdzieś, człowiek. Gdzie? Daleko. Nie gadaj, że znowu tam przyszedłeś. Coś nas mało jest tutaj, w pizdu. Dobra, koniec rundy i czas zakończyć tą grę. No, balak, mam zamiary, jeśli jutro będę w formie dobrej, to mam zamiar jutro zacząć streama właśnie od Mirror's Edge, a w piątek pojawi się... Edukujemy Milla. Taki tam... Nieudana próba drobnienia dubbingu. Duże Battlefield 4. No nie, no na tych serwerach nie dziwi mnie to, że nikt nie chce spróbować tych broni. Chociaż z drugiej strony mój kolega nie chciał wejść na taki serwer. Wszyscy śpią, a ja gadam do siebie. Nie, nie, nie. Wszyscy grają. Ale kończę to runda. Jest czas. Mam ładny nóż, nie? Normalny. Nie lubię z tego sensacji. Dobrze. Już koniec rundy, więc... Zresztą mówię, to jest nie rankingowy, więc... Biorę tego do siebie. Zresztą jedni biorę, nie biorę tego do siebie. Koniec. Ja pierwszy z pistoletu zabiję w tej grze, no po prostu...